Witam w kolejnej grze na kanale New World Open Beta. Sprawdzamy. No i co? Wybieramy świat, czyli serwer. Tutaj mamy jakiś polski. Musisz mieć tylko jedną postać w zestawie światu. Valheim Kappa. Jeśli chcesz grać w innym świecie... O Boże. No to najpierw oglądamy. Opowiadane historie nie wspominają o ta wszystkim. Gra ma dubbing. Ta wyspa jest zaiste miejscem z bajki. Można znaleźć na niej potęgę i ogromne bogactwa, ale wielu przed tobą zniknęło bez śladu, a słuch o nich zaginął. Byłem świadkiem przerażenia, obłędu, który opanował załogę. Takiego zła świat jeszcze nie widział. Jak przeżyłem, nie wiem sam. Zawartość tego pudełka nie pochodzi z tego świata. Zaprowadzi cię do tamtego, gdziekolwiek i czymkolwiek jest. W drogę, kapitanie. Wyznacz swój kurs i los. Pomodlę się za duszę twojej załogi. No to w drogę. Chciałbym tą grę ściszyć, bo jest głośno. A ściszałem już ją. Ale widać 30% to za mało. Co, będziemy tworzyć postać? Ta jest. No już widzę nawet. Czemu jestem kurwa rudy? Nie chcę być rudy. O Boże, jakie te twarze są dziwne. O, może być ta. O, może być taka. No, fryzurkę sobie zróbmy, nie wiem. Ta wygląda spoko nawet. Tylko poproszę brąz ciemny. Nie wygląda jak ciemny brąz, ale spoko. Dobra, niech będzie taki. Tylko te włosy takie są tu dziwne strasznie. Dobra, zróbmy normalnie. Niech będzie tak. Bez zarostu. Kolor oczu. No też mam brąz. Znamiona. O chuj. Na razie nie mogę gry ściszyć blizny, nie? Tatuaże. Może jakiś sztylet? Dobra, niech będzie. Dalej. Roszak. Proszę, nie zajęte. Stwórz postać. Dobra, dobra. Oho! A teraz będzie za cicho, nie? Teraz już jest silnik gry. Już nie cutscenka. Rozbijemy się, co? No i chuj! Po przygodzie! Nasz kapitan nie umie sterować sterem. Wysłał nas do ciemnej dupy.
Kurwa mać, to jest... O, super. To ten statek musiał być bardzo duży, że aż muszę w kolejce czekać. Oho. No dawaj, włączaj się. Koniec pal mi karty graficznej. Proszę. Proszę, nie zawsze działa. Proszę się włączyć. Nie World Beta, okej. Jestem. To teraz muszę jeszcze zgłosić grę, nie? WASD ruch. Menu, 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 ustawienia. Dźwięki, dźwięki. A, głośność filmu by była za głośno, nie? Głośność dialogu, weźmy sobie tak. Powinno być ok. Jest nasz kapitan. O kurwa. X. Blok. Atak. A, kysz. Unik. Przytrzymaj. Pomogłem ci. Kapitan. Podejdź bliżej. Jeszcze co Mój cicho. kapitan cię potrzebuje. Coś jest nie tak. Źle się czuję. Co się stało? Diabelski sztorm. Co to u licha było? I gdzie jest moje pudełko? Jest mi potrzebne. Zaraz. Ty je masz? Ty Nie mam parsknięcie. żadnego pudełka. Nie mam pudełka. Coś jest nie tak. Byłem tak blisko. To niesprawiedliwe. Co się ze mną dzieje? Nie mogę umrzeć. Ty nawet dabik pan Nie w powiem. ten sposób. Przyjmij zadanie. Powiem wam, że ten dabik jest nawet spoko. Weź wszystko. Zużyta okrągła tarcza. Tap ekwipunek. Włóż tu tarczę. No i mamy tarczę, a to lekka racja. Jedzenie i zdrowie. O, proszę. Sytość i odzyskiwanie. A to widzę, jest strasznie rozbudowane. Tylko, że dialogi jeszcze trzeba powiększyć. Tu pomniejszyć. I powinno być ok. Ty, no i spoko chodzi. Spacja umożliwia skok. Kurde, pamiętajcie, spacja umożliwia skok. W niektórych grach spacja to jest co innego. Atak ciężki, lekki blok, unik. A! Gij, ty gnoju. Kurde, bijemy zombiaki. Kurde, nie umiem jeszcze tak. Nie mogę wyżyć tego bloku. Wszystko się rozbiło. Nic tu nie ma do zbierania. Dobra, poczekaj, zrobimy ten blok teraz. No i co? No i chuja ten blok wyszedł. Spacja i W, dobra. A którym się biega? Który jest jakiś sprint czy coś? Oho. Atak ciężki. A! Miecz i tarcza. Kup ulepszenie. Naciśnij na miecz, aby zobaczyć drzewko biegłości miecza. Liczba wydanych. Zadaje 145% obrażeń na broni wszystkim wrogom znajdującym się w promieniu 2 metrów. Albo tarcza zaszarży 5 metrów naprzód. Nie, no bierzemy miecza. Aha, to jest punkt umiejętności. Myślałem, że to jest kwestia pasywna. O, automatyczny bieg równa się. Już widać, że to MMO. Dobra. Na razie jest ładnie, pięknie, chodzi wszystko ok. Ale to wiadomo, na razie to jest tutorial. I tak gram na najniższych, więc. Tylko wysokie mam tekstury. I to jest ten New World. Dobra, starczy. Zejdź z groty i zbadaj dym. O kurde, ten dym to jest taki dymiący strasznie.
Czy ja będę tu coś widział? O cie, panie, czerwono i strasznie. O kurwa, kto to jest? To nie jest ten kapitan? O kurwa. O fuck. O, żeż kurwa. Znam prawdziwą potęgę. Jak się lokuje? Nie mogę lokować? O! Co się dzieje? What the fuck? Zabrał mnie. I nadal jest za cicho. Nie wiem czemu. No zabrał mnie, no. Gdzieś. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Halo? Komputerze, żyjesz? Mam nadzieję, że tak. Dobra, żyję. Coś się pojawia. Dasz radę, wgrasz to. Wierzę w ciebie, wgrasz ten świat. Tak, wgrałeś to. O, już są ludzie. No i co, wysłał mnie gdzieś. Jakiejś głupiej nory. A ja jeszcze muszę zwiększyć dźwięk. Efekty dźwiękowe też trochę głośniej. Dobra. Wiechmir z Gieria, tu są sami Polacy, widzę. Porozmawiaj Leister, blablabla. Rozmawiaj. Twarde lądowanie, co? O, wyglądasz całkiem żywo, biorąc pod uwagę okoliczności. Byłeś na statku? Skąd? To znaczy byłem dawno temu. Jestem na tej wyspie od... wielu lat. Strażnik Leist. Miło cię poznać, jestem Roszek. Mnie również miło cię poznać. Chociaż, szczerze mówiąc, wolałbym, żebyśmy się poznali. Jezus, coś przerywa te dialogi. Ukończ zadanie. Dostałem buty. Chętnie wręczyłbym ci kufel miodu i powiedział: witamy w Eternum, ale niestety nie jestem tu w roli komitetu powitalnego. Dobrze, luzik. Co tutaj robisz? Przyszedłem tu z osady w Jesieniowieczni, żeby sprawdzić plażę po tym okropnym sztormie, który zatopił twój statek. I żeby zająć się członkami załogi, którzy mieli mniej szczęścia. Co się z nimi stało? Tobie udało się wrócić spod bram zaświatów bez szwanku, ale twoi pokładowi znajomi stali się bezdusznymi zagubionymi, których nazywamy utopionymi. Topielce. To nieprzyjemne zadanie, ale nie obraziłbym się, gdyby ktoś pomógł mi ich załatwić. Przyjmuję to zadanie. I weźmy sobie buciki. I czemu ty jesteś tak cicho? Teraz będzie lepiej. I gdzie ja mam iść? Gdzieś tam, 136 metrów. Na górze mamy kompasik. A czekajcie, bo coś dostałem. Cechy. Dwie punkty cech. Aha, mogę iść w siłę, w zręczność, inteligencję, skupienie, kondycja. To chodźmy jedno w siłę, jedno w kondycję. To idzie w zdrowie i ten, no dobra. Coś jeszcze mam? Krzemień. Okej. Okay. Nie powiem wam, nie wygląda te MMO tak źle. A że ja nie lubię MMO, to tym bardziej. Z moich ust to brzmi nawet okej, okay, nie? 183 metry i tam coś jeszcze jest. Utopiony żeglarz. Ty! Mam zabić aż 3. Gościu! Dobra, leży. Tutaj mam jeszcze typa. O, w plecy! Porozmawiaj z Leisonem. To tyle?
Co się tak gapisz? Chcesz też w łeb? O fuck. Proszę. Biegłość w używaniu miecza prostego. Ej, to może sobie tą biegłość zrobimy. Oj, nie zablokowałem. I tu widzę, szybko leci. Ej, ten się zablokował, nie działa. Ten jest popsuty. Dobra, jeszcze trochę i będzie biegłość. Jeszcze troszkę. Dwa ciosy, blok i znowu dwa ciosy. Okej. Mamy krzemień. Nie wiem na razie po co mi to, ale zbierajmy. O kurde. Miecz i tarcza, biegłość, kup ulepszenie. Odwrócone pchnięcie. Pchnięcie zadaje 108 obrażeń. Ostrze powoduje rozdarcie. A weźmy to z tarczą. Zobaczymy co to będzie. Ale dobra, chodźmy do Golejsona, oddajmy mu to zadanie. Nie musiał cały czas wytrzymać, niech sobie goleś biegnie. A ja sobie sprawdzę, czy jest tu kurde sprint. Proszę mnie nie bić. Bliżenie ukryj, schowaj. Nawigacja. Działanie. Nie ma chyba sprintu. Domy! Okej. A szkoda, by się przydał sprint tutaj. Proszę mi oddać spodnie. Proszę mi dać spodnie. To ponura robota, ale mam nadzieję, że w ten sposób udało ci się z nimi pożegnać. To co? Chcesz rozpocząć nowe życie na Eternum? Dobrze, mamy to. Może cię to zdziwić. Poziom trzeci. Jak mówiłem, nie mam dla ciebie miotu, ale mam nadzieję, co daje zręczność? Witanie wystarczy. Ogrzej się przy ogniu. Jak chcesz. Obrażenia od broni. Nie, chyba nie. To i to, daje mu siłę. Jak mówiłem, masz coś, co można ugotować? Niestety nie. Ale w pobliżu grasuje okazały dzik. O! Weź nieco krzemienia i drewna, a potem wytwórz przy ognisku nóż do skórowania. To po... Okej. Drewno. A jak to drewno wziąć? Krzaka, tak? Po prostu. Co on powiedział? Jak to zrobić? Wytwórz przedmiot krzemień nóż do skurowania przy ognisku strażnika. Stwórz. I co ja miałem zrobić? Krzemienny nóż do skurowania. Stwórz. Okej. Okay. Mam to. O, imponujące. To jeden z najlepszych noży do skórowania. Aj to. Pewnie każdemu to mówisz. Masz już wszystko, czego trzeba, by zapolować na dziki. To wredne bestie, ale myśl. Upoluj dzika, oskuruj go, a potem przyrządź parę. Zasługujesz na posiłek. Biorę się do roboty. Skrzynia na pancerz. Dzik. Przeczytaj. To idziemy po dzika. Siema Mateusz. Mogę się podzielić? A jak ja mam tego, do tego dzika zapolować? Tak po prostu? Po prostu mam w niego wbić się? Co ten się tak tu skrada w tych krzakach? Liziko, to tu tak o, wbijasz i w dupę mu! I skurujesz.
Mam nadzieję, że inne mnie nie będą bić. Jest tyle tych dzików, że masakra. Oskuruj dzika, aby zdobyć wieprzowinę. O właśnie, miałem tę nową umiejętność. To jeszcze jednego dzika sobie weźmiemy, co? E, dzik, patrz! O kurwa! Jakaś kurde maciora! Dobra, to oskurujmy. Przyjrzeć lekką rację przy ognisku strażnika. Czyli muszę się wrócić znowu. No dobra. A, ktoś tam krzyczy. Okej. Okay. Tropienie i skurowanie. A ty też jest, widzę, profesja tropienia i skurowania. Jezus Maria, ile tu jest rzeczy! To jeszcze takich dobrych, fajnych. No spoko, fajnie, fajnie. Fajnie, że tyle tutaj jest do roboty. Zioła. Przyrządź lekką rację przy ognisku strażnika. No dobra, to idziemy przyrządzić. Lekka racja tutaj jest. Stwórz. Mogę aż 5. To robimy 5. No i proszę, gotowanie plus 15. Jezus Maria, ile to jest do roboty. Porozmawiaj Lejsonem. Cudownie pachnie. Masz szczęście, że morze wyrzuciło cię na brzeg w jesieniowieczni. Mięso lokalnej zwierzyny jest naj... No to się cieszę. Coś czasem przerywają te dialogi. Skrzynia na pancerz, poziom 1. Niedaleko stąd leży jesieniowiecznia, lokalna osada. Okej. Okay. Radzę ci w miarę szybko ją odwiedzić. Ale mam nadzieję, że trochę tu jednak zabawisz i pomożesz mi z tym bałaganem. W czym mogę pomóc? Pewnie się domyślasz, że sztorm, który zatopił twój statek i całą resztę, nie był do końca naturalny. No nie. Skażenie. Od zawsze tu było, ale to był najgorszy sztorm, jaki widziałem. Czy zagrożenie jest wciąż obecne? W tym rzecz. Łuk. Musisz zyskać pewność. Trzeba też zabrać zapiski z rozbitych statków. Może mi w tym pomożesz? I przy okazji rozejrzysz się za tym wstrętnym skażeniem. Byłbym ci bardzo wdzięczny. Okej, przyjmuję to zadanie. Ale to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie, łapki w górę, subujcie kanał, zostawiajcie komentarze, jak się gierka podoba. Jak coś, to drugi odcinek może jeszcze nagram, bo to tylko tak testowo. I trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!